Dzisiaj trochę Państwu opowiem o agroleśnictwie właśnie w kontekście rolnictwa regeneratywnego. Reprezentuję Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agroleśnictwa. Tak na samym wstępie, tak króciutko tylko powiem, co to jest w ogóle agroleśnictwo. Inaczej systemy rolno-drzewne czy rolno-leśne. Jest to celowy sposób gospodarowania ziemią rolną, w którym produkcja roślinna i zwierzęca i lub zwierzęca współistnieje na tym samym obszarze z roślinnością drzewiastą i lub krzewami. Podkreślam tutaj dwa słowa, celowy sposób i ziemią rolną. Nie jest to rolnictwo w lesie, tylko są to drzewa w przestrzeni rolnej. Wszystkim zainteresowanym, tutaj już pojawiło się pytanie z odwołaniem się do tej publikacji, jest to całkiem świeża publikacja Agroleśnictwo, systemy rolno-leśne, poradnik dla rolników i doradców rolnych. No, nie chwaląc się, bo akurat jestem jednym z współautorów, myślę, że na chwilę obecną w ogólnym takim zarysie jest to naprawdę, naprawdę bardzo mocna pozycja tutaj, jeżeli chodzi o ten temat. Szeroki zespół pisał tą publikację od sadowników poprzez leśników, zootechników, więc tutaj jest dość dużo materiałów. To pytanie, które tam gdzieś padło, że tam minimum te 26 metrów, to są takie zalecenia. Może być to mniej, może być to więcej, ale do tego też jeszcze dojdę. Organizacja Narodów Zjednoczonych określiła agroleśnictwo jako najważniejszą innowację w rolnictwie. Bardzo lubię słowo innowacja w kontekście agroleśnictwa. Tutaj mamy rycinę z XV-wiecznej książki francuskiej, wypas świni w Dębinie. Jak więc widzimy, ta innowacja no już trwa od średniowiecza. To, co się zmieniło, to najwyżej właśnie to, że jest wprowadzony regularny układ drzew dopasowany do maszyn, które stosujemy. W Polsce Dezdery Chłapowski, mamy w chwili obecnej park krajobrazowy, Turwiański Park Krajobrazowy, wsadził drzewa, pasy takie przeciwwietrzne dookoła pól. Bardzo malowniczo to wygląda i też ma dużo praktycznych zastosowań. Rolnictwo regeneratywne. Jeżeli mówimy o rolnictwie regeneratywnym, ja tutaj trochę z przekorą napisałem jeszcze rolnictwo węglowe pod tym spytajnikiem, bo te działania, które możemy podejmować w rolnictwie regeneratywnym, one są też narzędziami do właśnie pracy w ramach rolnictwa węglowego. Tak na dobrą sprawę operujemy na jednej materii i te działania wzajemnie się przenikają. I z takich systemów, które tutaj mamy, to widzimy właśnie systemy te bezorkowe, systemy rolno-drzewne, czyli to agroleśnictwo, o którym będę mówił, holistyczne systemy wypasu, przy czym tam w te holistyczne systemy wypasu także wchodzi już agroleśnictwo, żywa ziemia, key line farming, yeomans i tutaj też można zastosować drzewa do tego celu, polikultura i produkcja mieszana i biowęgiel. Żeby tak umiejscowić lepiej sobie to agroleśnictwo, mamy uprawy tradycyjne, czyli uprawy bez, pytanie dlaczego tradycyjne, uprawy bez zwierząt, mamy hodowlę zwierząt i mamy rolnictwo mieszane, co bym to nazwał takim tradycyjnym sposobem, w jaki nasi dziadkowie utrzymywali zwierzęta i prowadzili gospodarstwa rolne. I w momencie, w którym to zintegrujemy z drzewami, dochodzimy do agroleśnictwa. No i tutaj te cele agroleśnictwa. Łagodzenie zmian klimatu. Tutaj pani Barbara dużo o tym mówiła. Tu chciałem zwrócić największą uwagę, oprócz właśnie tych wszystkich takich proekologicznych, ochronnych
tematów na cele produkcyjne, bo jest to jeden z kluczowych tematów. Mamy cele ochronne i cele produkcyjne. I tutaj możemy produkować drewno, zarówno opałowe, jak i tartaczne, na biomasę, na zrębki. Mogą być tutaj owoce, grzyby, zioła, tak jak tutaj pani Barbara też to pokazywała. I tutaj jeszcze jest taki jeden aspekt, wzrost atrakcyjności turystycznej wsi oraz zapobieganie porzucaniu gruntów rolnych. Dużo przyjemniej się czas spędza w miejscu, w którym są drzewa. Ta innowacja, o której tutaj wspominaliśmy, opiera się na tym, żeby przy mniejszych nakładach osiągnąć większą produktywność. I tutaj mamy zasoby naturalne, mamy dużo lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych. Jeżeli mówimy o rolnictwie regeneratywnym, to takim, przynajmniej w moim odbiorze, takim podstawowym założeniem rolnictwa regeneratywnego jest to, że zamiast zubażać te zasoby, my je generujemy, zwiększamy ilość tych zasobów, które mamy, czyli tak na dobrą sprawę gleby i materii organicznej w tej glebie. W momencie takim, w którym wprowadzamy agroleśnictwo, mamy sumaryczna ilość plonów z danej powierzchni, może wynosić nawet 140% tego, co byśmy uzyskali, gdyby to była monokultura. Przy czym tu te plony będą się oczywiście różniły, czyli tak jak tutaj na przykład sadzimy zboża, to będą zboża, ale będzie i drewno, będzie i miód, czy będzie właśnie jakieś inne pozaprodukcyjne tematy. Problem z tym rolnictwem jest też taki, że przywykliśmy rolnictwo traktować takim myśleniem silosowym, czyli że rolnictwo ma napełnić silosy i produkować żywność. Zapominamy o całej reszcie, całej ogromnym masie usług ekosystemowych. Tutaj często teraz w ostatnim czasie mówimy o suszy, o powodziach, o retencji, małej retencji, a rzadko kiedy słyszy się o retencji glebowej. 1% próchnicy w glebie potrafi zatrzymać na hektarze 160 do 180 metrów sześciennych wody. To jest po prostu ogromny potencjał do zatrzymania tej wody w glebie. Jeżeli tutaj poprawimy tą strukturę tej gleby, też dużo szybciej ta woda nam wsiąknie w głąb profilu glebowego. Mówimy o zasobach. I tu chciałem Państwu zwrócić uwagę, bo rzadko kiedy myślimy o rolnictwie poprzez pryzmat przepływu energii. I w gospodarstwie konwencjonalnym od 2 do 7 razy więcej energii wkładamy do gospodarstwa, niż z tego gospodarstwa wyciągamy w postaci surowców, w postaci produktów. To niż w gospodarstwie ekologicznym, 2 do 7 razy więcej. Nie jest to zbilansowane. W gospodarstwie ekologicznym, takim zdrowo utrzymywanym, czyli w domyśle powiedzmy regeneratywnym, jesteśmy w stanie więcej energii w postaci produktów wyciągnąć z tego gospodarstwa, niż do tego gospodarstwa włożymy, z tego względu, że wykorzystujemy tą energię, którą mamy tutaj właśnie od słońca. Była mowa na temat sekwestracji dwutlenku węgla. Była mowa na temat tego, że agroleśnictwo może być takim, czy w wielu krajach już jest, takim kluczowym tematem w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi.
I tu chciałem Państwu pokazać bardzo ciekawą rzecz. Sylwopastoralizm jest to sposób użytkowania, gdzie mamy zwierzęta na zadrzewionym pastwisku. I taki użytek sylwopastoralny może sekwestrować blisko tyle samo gazów cieplarnianych, dwutlenku węgla, co hektar lasu. Ta różnica jest naprawdę minimalna. I tutaj zakładając, że drzewa tutaj nam ściągną, to jest taka średnia wartość, nie jest ani to jakoś wygórowane, ani nie jest to zaniżone, to jest wartość średnia, 2 tony 180 kg węgla na hektar na rok, to jest około 8 ton dwutlenku węgla na hektar na rok. I jeżeli byśmy zamienili 10 tysięcy hektarów rocznie pastwisk na użytki sylwopastoralne w Polsce, to w ciągu 8 lat, z zeszłego roku akurat ten slajd, do 2030 roku moglibyśmy sekwestrować około 2,9 miliona ton dwutlenku węgla, co jest bliskie celowi, który tutaj LULUC, czyli Land Use, Land LULUCF. Przepraszam. Nie zapisałem sobie. LULUC nam tutaj, powiedzmy, Polska przyjęła, że po prostu ten cel na poziomie 3,3 miliona ton dwutlenku węgla. Czyli jak widzimy, te 10 tysięcy hektarów stanowi zaledwie 32 setne całkowitej powierzchni użytków zielonych w Polsce. To jest 32 setne procenta całkowitej powierzchni użytków zielonych w Polsce. I tak jak tutaj widzimy, samo pastwisko ściąga od pół tony do tony, do półtorej tony nawet może ściągnąć, w zależności od systemu, systemy oparte o holistic management czy intensywny rotacyjny wypas kwaterowy będą tego węgla tutaj ściągały więcej. Drzewa, ten komponent drzewny w tym układzie sylwopastoralnym może ściągnąć nawet 2,4 tony węgla na hektar na rok. To wszystko zależy oczywiście od gatunku, zależy od gleby, od uwilgotnienia gleby, ile jak i warunków, że tak powiem, produkcyjnych. Niemniej jednak jest tutaj ogromny potencjał, jeżeli chodzi o wiązanie tego węgla. Jedna tona materii organicznej oznacza związanie blisko 3,7 ton dwutlenku węgla. Bardzo dużo tutaj mówimy o tym węglu i jeżeli mówimy o węglu w kontekście rolnictwa regeneratywnego, to przede wszystkim mówimy o nim ze względu na to, że on stanowi podstawowy budulec próchnicy. Próchnica w od 58 do 62% składa się właśnie z węgla. I to jest ta gąbka w glebie, która trzyma nam wodę, która nam trzyma nawozy, która pozwala na stworzenie lepszej struktury tej gleby, żeby przepuszczała wodę w głąb profilu glebowego i żeby to życie w glebie było. I tutaj, jeżeli mówimy o systemach rolno-leśnych, o agroleśnictwie, możemy wyróżnić pięć takich systemów. Pani Barbara tutaj dość dużo powiedziała już na temat uprawy alejowej. Mamy sylwopastoralizm, czyli systemy leśno-pastwiskowe. Mamy pasy wiatrochronne, pasy buforowe przy ciekach wodnych, przy wodach ogólnie. I mamy ogrody leśne, które tutaj bardziej, powiedzmy, w permakulturze gdzieś są umiejscowione. W systemach tych orno-drzewnych, tutaj jest przykład właśnie, i to może stąd się wzięło te 26 metrów, to jest przykładowy rysunek, jak takie systemy mogą wyglądać. To, co jest ważne, bo tu często pojawiają się pytania, czy drzewa nie konkurują z roślinami uprawnymi o wodę, o składniki pokarmowe i o inne. W takich układach, jak tutaj mamy,
gdzie jest grunt orany, widzimy, że korzenie są w warstwie tej ornej, korzeni nie ma. W momencie takim, w którym gruntu nie oramy albo działamy na pastwiskach, taką dobrą praktyką jest co 2-3 lata przejechanie głęboszem i odcięcie tych korzeni w odległości około 1,5 do 2 metrów od szyi korzeniowej. Inna kwestia jest taka, że do każdej uprawy powinniśmy, że tak powiem, dobrze przemyśleć gatunek, jaki zastosujemy. Są gatunki płytko korzeniące się, są gatunki głęboko korzeniące się. Przykładowo topole mają taki bardzo płytki, rozległy system korzeniowy. Jeżeli byśmy zastosowali tutaj topole, no to wtedy już raczej konieczne byłyby zabiegi głęboszowania czy też orka. Z drugiej strony jednak te topole mają bardzo dużo swoich zalet. I takim osobnym działem trochę jest plantacyjna uprawa drzew szybko rosnących, leśnych w układzie takim agroleśnym, czyli w takiej rozluźnionej więźbie. I tutaj sadząc topole w ciągu 25 lat pojedyncze drzewo topoli hybrydy, hybryda 275, topola Androscoggin, Blanc du Pitain, mogą mieć średnio od 2 do 2,5 metra sześciennego drewna. Pojedyncze drzewo. Rekordzistki tutaj topole Blanc du Pitain na żyznych glebach wilgotnych osiągały w tym wieku blisko 6 metrów sześciennych, 6 kubików drewna w klocu. Więc są to naprawdę potężne, potężne przyrosty i często jest nazywana eukaliptusem północy topola. Dlaczego klony? Dlatego, że mają bardzo powtarzalne cechy osobnicze, czyli przyrosty, pokrój korony, sposób korzenienia się, i są one wyselekcjonowane. Instytut Badawczy Leśnictwa bardzo dużo tutaj pracy zrobił. Niestety w systemach leśno, w systemach rolno-leśnych, które teraz wchodzą do probu, czyli system alejowy i system sylwopastoralny, nie ma możliwości zastosowania topoli hybrydy. Ograniczenie jest tylko do gatunków rodzimych, co uważam, że jest dużym błędem, bo topole hybrydy bardzo dobrze sprawdzają się w pasach przeciwwiecznych. Są tym gatunkiem, który szybko wyskoczy i szybko zacznie nam działać. Potem można wsadzić pod spodem drugi gatunek, który nam wrośnie powoli w to główne zadrzewienie, w ten szkielet i w przyszłości on będzie stanowił główny szkielet, ale ten pierwszy okres, no to właśnie tutaj te topole mogłyby zrobić bardzo, bardzo dobrą robotę. I tak jak tutaj widzimy, to nie jest powiedziane, że musi być 26 metrów. Zasada przy projektowaniu odległości między rzędami jest bardzo prosta. Wielokrotność szerokości maszyny plus od metra do półtorej na każdą stronę, czyli 2 do 3 metrów, powiedzmy, odsuwamy się tutaj od drzew, żeby podczas prac polowych nie niszczyć ani maszyn, ani drzew, gdyż tutaj też może się pojawić problem z gałęziami, w szczególności przy takich gatunkach jak na przykład buk. Przy czym buk jest dość trudnym gatunkiem tutaj do prowadzenia w agroleśnictwie. Tutaj mamy inny przykład też z Francji i tak jak widzimy, no tutaj nie ma więcej niż 10 metrów między tymi rzędami. Wszystko zależy od tego, jaki gatunek zastosujemy, jaką będzie miał gęstość korony i ile światła będzie nam dopuszczał do gruntu.
to światło jest takim kluczowym czynnikiem. Systemy leśno-pastwiskowe, sylwopastoralizm. Tutaj pani Barbara miała starą informację, bo to, że w tych systemach leśno-pastwiskowych, które wchodzą do probu, będą dopuszczone także nieregularny układ drzew w systemach leśno-pastwiskowych. W systemie alejowym B jest to obowiązkowo układ regularny, w systemach leśno-pastwiskowych jest dopuszczony układ nieregularny. I tutaj, jeżeli chodzi o gatunki zwierząt, które możemy utrzymywać w systemach leśno-pastwiskowych, są to praktycznie wszystkie gatunki. Trzeba tylko mieć na uwadze interakcje, jakie zachodzą między zwierzętami a drzewami czy krzewami. Zwierzęta bardzo często nam niszczą te sadzonki, musimy je chronić, musimy je zabezpieczać w pierwszym etapie. Takimi największymi, że tak powiem, niszczycielami to są kozy i konie, w szczególności ras pierwotnych hucuły czy konik polski, gdzie potrafią okorować nawet i bardzo grube drzewa. W swoim gospodarstwie miałem taki przypadek, konie huculskie okorowały buka, czyli gatunek, że tak powiem, trudny do okorowania. Zazwyczaj zwierzęta tego gatunku nie ruszają. Na połowie obwodu buka o średnicy 80-90 cm, więc potężne drzewo. Stąd też wynika ta potrzeba ochrony sadzonek. Jak nie w pierwszym etapie, to także i w późniejszym. Te systemy leśno-pastwiskowe mogą przyjmować różne układy. To mogą być, tak jak tutaj jest w Beskidzie Sądeckim, taki tradycyjny wypas w takich sadach starych, gdzie korony są wysoko zawieszone. Stare odmiany jabłoni, gruszy. W takich sadach jedynie trzeba pilnować tego, żeby w okresie, w którym owoce nam spadają, żeby zwierzęta się nie zadławiły jabłkami czy gruszkami, żeby nie doszło do uduszenia. Jeżeli myślimy o takich celach paszowych, to lepsze są dzikie jabłonie i grusze, ulęgałki takie małe, małe powiedzmy jakieś jabłuszka. Może to być plantacyjna uprawa drzew na biomasę czy krzewów, może być to wierzba biciowa, czyli tak zwana, taka powszechna nazwa wierzba energetyczna. Wierzba energetyczna nie jest nazwą gatunku, jest tam kilka gatunków wierzb, wchodzi w ten zakres. Może to być uprawa drzew na drewno. Takimi najciekawszym dla mnie osobiście przykładem jest uprawa czereśni ptasiej, czyli dzikiej czereśni na drewno okleinowe. Jest to system bardzo popularny we Włoszech i w takiej rozluźnionej więźbie prowadzi się, podkrzesuje się do wysokości 4 do 6 metrów drzewa, i przy czym taki cykl produkcyjny, jeżeli mówimy o czereśni ptasiej, no to jest około 60 lat. To jest pewien właśnie problem, że ten dochód z drzew w zależności od zastosowanego gatunku będzie albo w takim krótkookresowym terminie, czyli do 3 lat, tu mówimy przede wszystkim o wierzbach energetycznych i innych roślinach na biomasę, w okresie takim średniookresowym, czyli właśnie 5 do 15, i długookresowym, powiedzmy do 20 do 80 nawet może trwać, w zależności od zastosowanego gatunku. Więc jest tutaj dużo, dużo różnych możliwości. Takim innym gatunkiem z drewnem cennym też jest dąb. Dąb też się bardzo fajnie sprawdza. I tak na dobrą sprawę te wszystkie dąbrowe świetliste, które mamy w Polsce, były wytworem ludzi. I to, co często chronimy,
to było ukształtowane przez człowieka. I tak na dobrą sprawę w chwili obecnej musielibyśmy trochę też zrewidować ten nasz sposób patrzenia na ochronę przyrody. Tutaj polecam taką książkę Vera i książka się nazywa Grazing Ecology and Forest History. Jeżeli tu mówimy o zwierzętach na pastwisku, to mamy jeszcze ten dodatkowy cel w postaci paszy, liściarka, czyli młode pędy, gałązki, cienkie, niezdrewniałe. Można też je ścinać, można je suszyć. Mogą to być też owoce jako pasza. Z takich ciekawostek, bo tutaj właśnie jeszcze te cele ochronne, czyli poprawa też dobrostanu zwierząt, to nie jest tylko kwestia cienia na pastwisku, to nie jest kwestia zabezpieczenia zwierząt przed wiatrem, to też jest kwestia suplementacji diety. Krowy dla przykładu u mnie bardzo chętnie pobierają gałęzie wierzbowe. Wierzba zawiera bardzo dużo salicylanów. Salicylany są takim naturalnym antybiotykiem, są takim substancją, która działa przeciwko pasożytom. I tu mogę też takim naszym małym sukcesem się pochwalić. W tym roku, w zeszłym roku, w sumie od wiosny, od momentu, w którym zwierzęta wyszły na pastwisko, zaczęliśmy co miesiąc badać kał zwierząt na obecność pasożytów, tutaj przy współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, z panem profesorem Pawłem Nosalem. I okazało się, że pomimo iż od 2,5 roku wcześniej nie robiłem odrobaczania w stadzie, nie muszę w ogóle robić odrobaczania. Są śladowe ilości pasożytów w kale. Tutaj zwierzęta właśnie tym naturalnym pastwiskiem, u mnie jest 146 różnych gatunków roślin zielnych na łąkach i na pastwiskach, tą ziołoterapią, tym barem sałatkowym załatwiają sobie temat odrobaczenia same. I same wiedzą, kiedy i co potrzebują i w jakiej ilości. Tak pokrótce, że tak powiem, przeskoczę przez wszystkie te 5 działów, przy czym na pasach wiatrochronnych chciałem się troszkę dłużej właśnie zatrzymać. Jest to bardzo ciekawy temat i tak na dobrą sprawę każde zadrzewienie w jakiś mniejszy lub większy sposób wpływa nam na ten mikroklimat. Sprawa przy pasach przeciwwiecznych jest o tyle trudna, że w momencie, w którym źle zaprojektujemy te pasy, możemy doprowadzić nawet do sytuacji, w której ten wiatr będzie u nas przyspieszał, że zrobimy takie ciągi powietrzne, w których ten wiatr będzie taki efekt lejka czy szyjki od butelki, gdzie wiatr po prostu jest kanalizowany w jedno miejsce i tam może się ten wiatr, powiedzmy, dużo, dużo silniejszy być. Jest też kwestia gęstości tego, ażurowości pasu przeciwwiecznego. Jeżeli pas przeciwwieczny jest zbyt gęsty, to za pasem może się pojawiać takie zjawisko, że na przykład zboże nam będzie wylegało, że będzie nam wiatr wywracał to zboże. Więc ten pas też musi być w miarę ażurowy. Tutaj macie Państwo zdjęcie z lotu ptaka, pasy przeciwwietrzne na Islandii, w gospodarstwie doświadczalnym Gunnarsholt. Islandczycy, oni są specjalistami od wiatru i zaczęli bardzo dużo takich nowych nasadzeń i wszędzie po prostu, gdzie się da, sadzą po prostu te topole, też topole hybrydy i wierzby. No to jest taki gatunek, który
to są takie gatunki, które u nich gdzieś tam lepiej się sprawdzają. Jeżeli mówimy o gatunkach iglastych, to świerki na przykład nie są zbyt dobrym gatunkiem do pasów przeciwwietrznych. Ze względu na to, że one właśnie nie spełniają do końca tego warunku ażurowości. Więc jeżeli byśmy chcieli sadzić świerki, świerki musiałyby być troszkę rzadziej. Kolejną taką ważną sprawą jest to, że ten pas powinien przeciwwieczny składać się z trzech, tak na dobrą sprawę, pięter. Z piętra wysokiego, z piętra drzew średnich i piętra krzewów. I tak na dobrą sprawę, nieważne, czy mamy jednorzędowy pas, dwurzędowy, czy mamy siedmiorzędowy pas przeciwwietrzny, ważne, żeby te wszystkie trzy elementy się tutaj znalazły. Z tego względu, że jeżeli mamy wysokie drzewa, będziemy mieli kawał pnia bez korony i ten wiatr dołem nam będzie sobie śmigał. Jeżeli mamy pas jednorzędowy, wtedy drzewa i krzewy sadzimy naprzemiennie, w różnym to może być układzie. Jedno drzewo, dwa niższe drzewa, jeden krzew, czy jeszcze po prostu jakiś inny układ, czy tam cztery czy pięć krzewów. To już jest, powiedzmy, tutaj dużo od naszej inwencji twórczej zależy. Jest taki program, nie przypomnę, przepraszam sobie, nie przypomnę sobie teraz. Jest taki program opracowany przez na SGGW ekspert, zadrzewienia ekspert, gdzie możemy znaleźć te informacje, które drzewo do czego się nadaje, która odmiana, który klon. Więc tutaj jest tutaj, powiedzmy, dużo, bardzo pomocny ten program. Te informacje też powinny się tam znaleźć w książce, którą Państwu na początku, w tym poradniku, który Państwu pokazywałem. Ale zobaczmy, co się dzieje z prędkością wiatru na przykład. Przed zadrzewieniem, od strony nawietrznej, ten spadek może sięgać, powiedzmy, w okolicach 20-30%. Za dobrze zaprojektowanym pasem przeciwwiecznym ten spadek prędkości wiatru może sięgać nawet 60% w tym szczytowym miejscu, ale odległość, na którą działa pas przeciwwieczny, wyrażamy w wysokościach tego pasa. Czyli jeżeli tutaj, powiedzmy, pas ma wysokość 10 metrów, to jego zasięg może być nawet 240 metrów, zasięg oddziaływania. Owszem, w tych końcowych odległościach ten wpływ tego pasu jest dużo, dużo niższy, niemniej jednak w dalszym ciągu ten wpływ jest. Podnosi nam się wilgotność gleby, zwiększa się nam temperatura gleby w dzień, wzrasta nam wilgotność, nie wywiewa nam też, jeżeli przytrzymamy ten wiatr, nie wywiewa nam dwutlenku węgla, który jest tak jakby też pokarmem dla roślin. To też jest mało się o tym mówi, ale jest to ważna kwestia, jeżeli mówimy o pasach przeciwwietrznych. Dodatkowo drzewa, już nie tylko mówię o pasach przeciwwietrznych, ogólnie drzewa w przestrzeni rolniczej stanowią tak jakby taki rodzaj pompy. One wyciągają substancje mineralne, substancje odżywcze z głębszych partii profilu glebowego i co roku w formie ścioły to zrzucają liście, czy tam nie co roku, ale też zrzucają gdzieś tam szpilki drzewa iglaste i to trafia nam do gleby i pomaga budować tą próchnicę.
Ale tu już więcej powiem na temat tego przy okazji omawiania różnorodności biologicznej. Tutaj tylko jako ciekawostkę chciałem Państwu pokazać Dust Bowl. Lata 30. ubiegłego wieku, Stany Zjednoczone Ameryki. Przez 6 lat praktycznie nie spadła kropla deszczu. Prerie zostały zamienione na pola uprawne i doprowadzono do katastrofy ekologicznej. Odpowiedzią na to było sadzenie drzew. I tutaj mamy taki plakat z tamtego czasu. Równinne farmy potrzebują drzew. Stworzyli tak zwany Great Shelter Belt i na równinach wsadzili po prostu ogromny pas drzew, żeby te wiatry trochę przytrzymać. Bardzo ciekawym tematem, że tak powiem, moim takim konikiem i od niego się w dużej mierze u mnie zaczęło też agroleśnictwo, są żywopłoty. U siebie w gospodarstwie mamy już zasadzonych ponad 2 kilometry żywopłotów, głównie z głogu jednoszyjkowego, ale jeżeli ktoś byłby zainteresowany, jest doskonała książka, reprint książki z 1834 chyba roku, Żywy płot z głogu białego. Naprawdę, naprawdę doskonała książka, przy czym metoda, którą tam opisuję, jest niezwykle pracochłonna i u siebie w gospodarstwie przetestowałem już 5 metod cięcia żywopłotów i 6 stosuję w tej chwili do ogrodzenia pastwisk. Inny temat to jest zatrzymywanie śniegu. Możemy tak zaprojektować pasy wiatrochronne, że ten śnieg będą nam nie tylko gromadziły, ale można tą wodę, którą tu zmagazynujemy, skanalizować do zbiorników, żeby nam ona zasilała te zbiorniki i żeby w późniejszym okresie można było z tej wody korzystać. Pasy wiatrochronne zakładamy w kierunku przeciwnym. Tu było chyba takie zdjęcie fajne. No niech będzie to. W kierunku poprzecznym do kierunku głównych wiatrów, przy czym dodatkowo jeszcze, żeby nie dochodziło do tego zjawiska, takiego ślizgania się tego wiatru, często są stosowane jeszcze takie pasy pomocnicze w poprzek. One często są wtedy niższe, ale właśnie też się je stosuje. Pasy buforowe, ochrona wód, cieków wodnych. W zależności od szerokości takiego pasa jesteśmy w stanie wychwycić większą lub mniejszą część zanieczyszczeń czy nawozów, które normalnie by spłynęły do zbiorników wodnych. Ja tu powiem trochę w ten sposób, nawet w środę bodajże mamy z profesorem Zbigniewem Karaczunem tutaj w koalicji klimatycznej jakiś tam mamy spotkanie, jakiś wywiad ma być w kontekście tego, co zrobić, żeby takie proekologiczne metody gospodarowania poszły do takiego szerszego grona ludzi. Ja mam wrażenie, że często zrażamy tych tradycyjnych rolników z dziada, pradziada takim podejściem, gdzie dodajemy do tych naszych działań bardzo dużo duchowości. I myślę, że owszem, jest to bardzo ważne, ale nie dla każdego. Stąd też ja jestem zwolennikiem tego, żeby przekazywać i pokazywać te wszystkie działania jako takie, powiedzmy, taką skrzynkę narzędziową stworzyć. Czyli jest takie działanie, czyli na przykład sadzimy drzewa tu i tu, uzyskujemy to, to i to. I żeby w ten sposób troszkę też innym ludziom na ten temat
mówić i tak im to pokazywać. Też taka ciekawa sprawa, jeżeli mówimy o pasach buforowych, nie stosujcie wierzby płaczącej w pasach buforowych. No, wierzba płacząca, wierzba biała, odmiana płacząca jest bardzo malowniczym drzewem. Niemniej jednak przez to, że gałęzie wiszą do samej ziemi, nie mamy warstwy runa. Nie ma roślin dzielnych, nie ma krzewu i taki pas ma ograniczone działanie. Dodatkowo zacienia nam zbiornik, tworząc takie beztlenowe zastoiska, strefy. No, nie wpływa to pozytywnie. Stosujemy drzewa takie, które mają koronę wyżej zawieszoną, charakteryzujące się ażurowością, żeby dopuszczały trochę więcej tego światła do gleby i do wody. To też jest bardzo ważna sprawa. Ogrody leśne, temat bardzo permakulturowy, czy też nawet permakultura, czasami mam wrażenie, że tak jakby przywłaszczyła sobie ten temat, też jest jedną z technik agroleśnictwa. Chodzi tutaj o to, że uprawiamy, tutaj akurat jest slajd, zdjęcie z książki Ogrody Gai, wykorzystujemy 7 warstw, tak na dobrą sprawę, czyli mamy i te warstwa ziół, roślin dzielnych, mamy warstwę krzewów, małych drzew, wysokich drzew, warstwę winorośli i warstwę korzeni. Tutaj nie zapominamy o żadnej warstwie. Tworzy się takie gildie roślin, gdzie zachodzi zjawisko allelopatii, czyli takiego wzajemnego, pozytywnego oddziaływania na siebie roślin. Tutaj rośliny się odpowiednio dobiera, ale tak jak mówię, to już jest wyższa szkoła jazdy. Myślę, że tutaj wszystkich zainteresowanych odsyłam do literatury. Bardzo Państwu polecam stronę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agroleśnictwa www.agrolesnictwo.pl. Profil stowarzyszenia jest też na Facebooku i znajdziecie tam Państwo bardzo dużo literatury. Jest tam ta publikacja, o której Państwu na początku wspominałem. Jest taka broszura, którą wydaliśmy kilka lat wcześniej. Jest dużo takich projektowych, materiałów takich poprojektowych. Bardzo często niestety w takim prostym tłumaczeniu z języka angielskiego, łącznie z tym, że tam ceny z euro nie były przeliczane na złotówki, taki powiedzmy oryginał był zachowany, ale jest tych materiałów tam całkiem sporo. Stowarzyszenie też jest stowarzyszeniem otwartym, wszystkich chętnych do współpracy zapraszamy. Wspomniałem Państwu o holistycznych systemach wypasu, czy holistic management Alana Saborego. Kilka lat temu pojawiło się w holistic management, pojawiły się także temat drzew, temat wprowadzania drzew na pastwiska. Na początku wspominałem Państwu też o key lime farming, czyli zadbajmy o wodę, ale tak na dobrą sprawę nie tylko, bo jeżeli odrywamy temat ochrony gleby od ochrony wody, od ochrony różnorodności biologicznej, to popełniamy na samym początku jeden ogromny błąd. Cykl wodny i cykl węglowy wzajemnie się zazębiają i nie możemy tak na dobrą sprawę mówić o jednym, wyłączając drugi. To jest system, tak jakby to obrazowo przedstawić, kół zębatych, które cały czas gdzieś wzajemnie pracują, wzajemnie się obracają. I tutaj, jeżeli mówimy o wodzie, oczywiście jest ten pług Jeomansa,
książka The Challenge of Landscape z 58 roku. Ale to, co chciałem Państwu pokazać, to możliwość zastosowania krzewów i drzew do stworzenia keylinesów. Tutaj Pani Barbara już też wspominała o tym, że korzenie roślin drenują glebę, pomagają zwiększyć jej przesiąkliwość. Ta woda łatwiej tam wsiąka w głąb profilu glebowego. I tutaj mogę Państwu podać taki jeszcze przykład, który gdzieś jeszcze z technikum leśnego pamiętam. Na przykład olcha czarna swoimi korzeniami potrafi przebić warstwy rudawca. Czegoś bardzo takiego, struktury bardzo, bardzo zbitej. Więc naprawdę tutaj jest duży, duży pozytywny wpływ. Dodatkowo to, o czym tu wspominałem, o tej pompie, czyli wyciąganiu tych substancji z głębszych profili i zrzucaniu jej w formie ścioły, budowanie próchnicy. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, Pani Barbara tutaj mówiła o tych 16% zawartości próchnicy u niej w glebie. Pytanie tylko tutaj ewentualnie może na końcu jeszcze będę miał, czy te 16% nie wynikało ze ściółkowania, z bardzo intensywnego ściółkowania, a nie tylko z samej obecności drzew. I tu jeszcze to jedno zdjęcie chciałem Państwu pokazać, farma Yeomansa w Australii. I zwróćcie Państwo uwagę, tutaj nie wiem, czy widzicie mój wskaźnik, jeżeli nie, no to są takie kreski, poniżej których wychodzą takie zielone języki, bardzo wyraźne zielone języki. Ale i to jest poniżej rowów konturowych. Ale chciałem Państwu pokazać różnicę, jaka jest pod zadrzewieniami, też nasadzonymi po warstwicy. Ta woda tutaj rozchodzi się równomiernie w dół. Jest dużo większy taki, powiedzmy, zachowany balans. Mówiliśmy bardzo dużo na temat dwutlenku węgla, na temat węgla, na temat sekwestracji. Jeżeli mówimy o agroleśnictwie, to biomasę drzewną, którą możemy tutaj pozyskać, możemy także wykorzystać do produkcji biowęgla. Biowęgiel jest to jest to produkt pirolizy. Piroliza jest to beztlenowe spalanie materii organicznej. To nie musi być drewno, to może być dowolna materia organiczna. Ma bardzo ciekawe właściwości, bo powiedzmy tak, jak mamy filtry do wody, tak samo taki filtr możemy włożyć do gleby. Można go nasączyć wcześniej, czy nawet należy go nasączyć wcześniej, żeby nam z gleby nie pociągnął substancji, bo w pierwszym okresie może nam wtedy produkcyjność spaść. Niemniej jednak w gospodarstwie u mnie, w doświadczeniu, które zrobiliśmy, gdzie powierzchniowo zastosowaliśmy tonę i 5 ton biowęgla na hektar, produkcyjność tego kawałka wzrosła o 30 do 33%. Przy czym nie było dużej różnicy między toną a 5, jeżeli chodzi o wzrost produkcyjności. I dla porównania zastosowaliśmy też zrębki. Przy zrębkach efekt ujawnił się dopiero w drugim, w trzecim roku i sięgał do kilkunastu procent. Przy czym tutaj to działanie w tym miejscu, w którym zastosowaliśmy, moim zdaniem jest to przede wszystkim sprawa utrzymania większej ilości wody. 1 gram węgla potrafi zatrzymać 8 gramów wody. Systemy bezorkowe, tak, różnorodność biologiczna.
To jest taki temat, który dla mnie jest taką moją podstawą, jeżeli chodzi o rolnictwo. To jest coś, co mnie najbardziej w rolnictwie tak na dobrą sprawę bawi. Ta możliwość obcowania z naturą. W kontekście agroleśnictwa przede wszystkim mówimy o dzikich zapylaczach. Bardzo duża ilość dzikich zapylaczy gniazduje w ziemi. Nie na drzewach, nie w dziuplach, nie w jakichś domkach, tylko buduje gniazda w ziemi. I w momencie takim, w którym mamy w jednolity sposób zagospodarowany obszar, gdzie po całości jeździmy maszynami, jeździmy, ubijamy tą glebę kołami ciągnika, nie ma możliwości, żeby nam te dzikie zapylacze mogły tam bytować, mogły gniazdować. I to jest jeden temat. Drugi temat to jest kwestia bazy pożytkowej. Sadząc drzewa, sadząc krzewy, wprowadzamy też bardzo często dużą ilość roślin miodo- czy nektarodajnych. Tu już nie mówię tylko o lipach, czy klonach, czy wierzbach. Tutaj ta paleta jest dużo, dużo, dużo szersza. Chodzi też o zdrowsze i stabilniejsze ekosystemy rolne. Wydłużone łańcuchy pokarmowe, łańcuchy troficzne. To jest w kontekście ochrony przed szkodnikami oraz wsparcie i wzbogacenie cykli wodnego i węglowego. Różnorodność biologiczną, pani Barbara o tym mówiła, też nie możemy zapominać o glebie. Na jednym hektarze, że tak powiem na pastwisku, w ciągu roku wykarmimy do czterech powiedzmy krów, dwie do czterech i równocześnie w glebie pod tymi krowami może żyć nawet 15 ton organizmów żywych. 15 ton to jest stado 30 krów. Czyli my, myśląc o tym naszym pastwisku, o tej glebie, musimy też pamiętać, że my mamy do wykarmienia 30 krów pod ziemią. I tutaj mamy jeszcze tylko taki przykład, jak uproszczenie środowiska i uproszczenie upraw, monokultury wpływają negatywnie na różnorodność biologiczną. Mówiliśmy trochę o dzikich zapylaczach, mamy też ptaki. Bardzo dużo gatunków gniazduje na drzewach, w zadrzewieniach. I tutaj mamy taki przykład, loty żerowiskowe trznadla, jak widzimy wszystkie zaczynają się i kończą w zadrzewieniach. Zadrzewienie jest też eksporterem drapieżników żerujących na polach uprawnych. Żuki z rodziny biegaczowatych. One po prostu żyją przede wszystkim w takich w tych zadrzewieniach. Taka przestrzeń monokultury nie jest dla nich dobrym środowiskiem życia, więc tutaj też te czynniki oporu środowiska zwiększamy w ten sposób. To samo, jeżeli mówimy o zagęszczeniu owadów zimujących w osobnikach na metr kwadratowy, tutaj jest podane. Na polu uprawnym będzie to około 30 sztuk. W strefie tego ekotonu, czyli strefie przejściowej pomiędzy dwoma różnymi ekosystemami, może żyć tych owadów już 180, czyli 6 razy więcej. W zadrzewieniu może być to nawet 300 owadów. I to by było, proszę Państwa, pokrótce wszystko.